Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w dniu 21 października 2023 roku. Usadowiłem się dzisiaj pod potężnym bukiem, który rośnie tutaj nade mną i który daje mi dzisiaj schronienie przed lekko padającym deszczem. Zaraz wyjaśnię, dlaczego akurat to miejsce wybrałem do dzisiejszego rozważania. Dlatego, że pragnę dzisiaj razem z Wami rozważyć dwa fragmenty Pisma Świętego, które odnoszą się między innymi do mądrości, którą kieruje się przyroda. Wysłuchajmy fragmentu z Księgi proroka Jeremiasza z rozdziału 17, z 7 i 8 wiersza. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony. I w roku posuchy nie frasuje się i nie przestaje wydawać owocu. Drugim natomiast fragmentem pochodzącym z listu apostoła Pawła do Galacjan z 5 rozdziału jest nawiązanie właśnie do owoców. Owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Moi drodzy, to niezwykłe, że patrząc na przyrodę, możemy uczyć się od niej mądrości także, której my potrzebujemy i z której możemy skorzystać. Ten potężny Bóg, który nade mną roztacza swoje gałęzie, ma prawdopodobnie około 100 lat. Przez te wszystkie lata czerpie siłę, czerpie minerały z ziemi, żeby móc przetrwać, żeby jego liście były zielone. I tak jak nawiązuje do tego prorok Jeremiasz, nawet wtedy, kiedy przychodzi czas suszy, kiedy jest ciężko przetrwać w czasie upałów, to drzewo czerpie z pokładów wody zgromadzonych bardzo głęboko pod powierzchnią ziemi. I moi drodzy, nieraz wzdychamy i mówimy: och, gdyby tak się udało zgromadzić duże zapasy zdrowia, nadziei, duże zapasy energii potrzebnej do życia, kiedy przyjdzie moment jakiegoś takiego wyczerpania, znużenia, zmęczenia. Wtedy czerpalibyśmy z tych zapasów. I do tego właśnie nawiązuje prorok Jeremiasz. To, że nauczyliśmy się gromadzić energię, że nauczyliśmy się gromadzić wodę, nie jest niczym nowym. Już w starożytności, już właściwie pierwsi ludzie wiedzieli, że trzeba gromadzić zapasy, żeby móc przetrwać trudne chwile. My doskonale to potrafimy, choć z drugiej strony lubimy żyć spontanicznie, z dnia na dzień, niespecjalnie martwić się o to, żeby robić wielkie zapasy, bo kiedy będziemy czegoś potrzebować, pójdziemy do sklepu, kiedy będziemy potrzebować towarzystwa, zadzwonimy do kogoś, spotkamy się z kimś. Ale przychodzą takie momenty, kiedy wysycha nasza duchowość, przychodzą takie momenty, kiedy brakuje zdrowia, przychodzą takie momenty, kiedy wysychają przyjaźnie i wtedy trzeba czerpać z jakichś głębszych pokładów. Jeremiasz wskazuje na to, że dobrze jest ufać Panu. Dobrze jest, kiedy człowiek potrafi być zakorzeniony w Bogu, tak jak stare drzewa, które mają głęboko zapuszczone korzenie. Ufność do Boga, wiara zbudowana na doświadczeniu Jego łaski, na doświadczeniu Jego przeprowadzenia przez wiele życiowych sytuacji, trudnych życiowych sytuacji, pozwala w trudnych sytuacjach czerpać z tych zasobów po to, żebyśmy mogli po pierwsze przetrwać, ale żebyśmy też nie przetrwali owocować. To prawda, że trudno jest owocować przez cały czas, ale właśnie w tych sytuacjach, kiedy odczuwamy znużenie, kiedy odczuwamy jakieś wewnętrzne duchowe wysuszenie, wtedy trzeba zaczerpnąć z tego źródła żywej wody,
ze Słowa Bożego, z modlitwy, z duchowych przeżyć i doświadczeń osadzonych w Panu Bogu. Życzę więc, abyśmy mogli sami owocować i żebyśmy mogli tymi owocami Ducha Świętego, którymi Bóg nas obdarowuje, obdarzać także innych. Pamiętajmy, przypomnijmy sobie, jakie są owoce Ducha Świętego. To miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Oby w tym wszystkim nie zabrakło też współczucia, życzliwości, serdeczności. Życzę wszystkim dobrego dnia, dobrego weekendu. Niech Pan Bóg Was wszystkich błogosławi. Amen.